Serbskoga. Na Gotarda, gdzie 15 w poniedziałek, 15 grudnia o godzinie 18 w naszym corocznym cyklu Mirra, Kadzidło i Złoto, czyli Dary Serca, Talentu i Cierpienia, przegląd, jest to kolejny przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, będzie otwarcie wystawy malarstwa Anny Szczęśnia. I będą również występy. Zagra też mój brat i zagra jeszcze Maria, ja ci mówiłam tak. Zapomniałam w tej chwili. Znakomita tak, aktorka śpiewająca. Wystawki. Ale ja o tym mówię nie bez powodu. Pani Anna Szczęśniak, ona mieszka już pod Łowiczem, nie ma tu tak swojej publiczności. Może to malarstwo nie jest jakieś takie genialne, ale chodzi o to, żebyście byli na tym właśnie wernisażu, żeby zrobić właśnie tej osobie przyjemność, która mimo tego, że po urazach głowy w tej chwili nawet już ma trudności z rozróżnianiem koloru, ale jednak się nie poddaje, to malarstwo jest dla niej wytchnieniem, możliwością odreagowania cierpienia. Także bardzo mi zależy na tym, żebyście byli. Po prostu, żeby zamanifestować swoje z nią jakby bycie razem
i wesprzeć się w tym wszystkim. Także bardzo gorąco zapraszam, a będą na pewno też ciekawe występy. W poniedziałek o 18 w Domu Kultury Kart. Zapraszam serdecznie. Drodzy goście, to ja jeszcze dwa słowa organizacyjne teraz w trakcie przerwy. Bardzo uprzejmie proszę Was, żebyście wpisali tutaj tą naszą księgę pamiątkową. Wrażenia z dzisiejszego wieczoru to jest dla nas bardzo miłą pamiątką później, tak samo ta Ani Sobol. A jeszcze taka mała, przejął się święta Bożego Narodzenia. Za tydzień organizujemy tutaj Wigilię dla wszystkich przyjaciół Wielkiej Piątki i jesteście oczywiście również zaproszeni. Organizujemy taki wspólny stół i każdy coś przynosi, spotkamy się. My jesteśmy organizacją, sami utrzymujemy to miejsce, uczymy wolontarystycznie młodzież. Każdy z Was może do nas dołączyć i malować razem z nami. Zrzucamy się sami na czynsz, utrzymujemy to miejsce. Jest to dla nas bardzo ważne miejsce, gdzie cały tydzień malujemy. I chciałabym Was prosić, jeśli ta idea tego, co my tutaj robimy, jakoś Was grzeje i chcielibyście wspierać takie miejsca jak to, bo my się tylko utrzymujemy z własnych składek i z dotacji ludzi i dobrej woli, którzy nas wspierają i pokazują, że warto sprawić te rzeczy. Także bardzo Was proszę, w wolnej chwili dorzućcie nam swoje 3 grosze, tak zwane. A 3 grosze artystyczne można dorzucać w każdy dzień tygodnia i dołączyć do nas do malowania. Przerwa. Przyjmuję ją. Jeszcze raz. Tam pić oczywiście. Ja wierzę, że jest to wielka lewa.